Cześć, witam Cię na kanale Ceglana Fantazja. Skoro tu zaglądasz, to znaczy, że Twój telewizor jest ciągle w pudełku, a Ty nadal głowisz się, jak przymocować go do ściany z cegły rozbiórkowej. Mam dla Ciebie kilka bardzo cennych wskazówek, które znacznie ułatwią Ci pracę. Jestem pewien, że wspólnymi siłami damy sobie z tym radę. A zatem do dzieła! Aby prawidłowo zamontować telewizor na ścianie z cegły, potrzebujesz oczywiście uchwyt na telewizor oraz kilka podstawowych narzędzi takich jak wiertarka udarowa z wiertłem do betonu, ołówek, a także kołki, poziomice. Jeżeli masz wszystko, możesz przystąpić do pracy. Na początku wybierz odpowiednie miejsce na Twój telewizor. Zazwyczaj montuje się go naprzeciwko kanapy w salonie lub na wprost łóżka w sypialni. Przyjmuje się, że środek ekranu powinien znajdować się na wysokości oczu oglądającego, czyli mniej więcej 100 cm od podłogi. Uchwyt montujemy bezpośrednio na ścianie na powierzchni wolnej od płytek, która jest równa. Przyłóż uchwyt do ściany, a następnie zaznacz na niej miejsca, gdzie powinny się znajdować otwory na uchwyt. Użyj do tego ołówka, gdyż potem bez problemu będziesz go mógł wymazać zwykłą gumką. Teraz sięgnij po wiertarkę udarową z wiertłem do betonu. Stelaż pod telewizor opiera się na kołkach, które montuje się do ściany. Pamiętaj, aby wybrać odpowiednio długie kołki, aby uchwyt trzymał się stabilnie. Zamontuj stelaż zgodnie z instrukcją producenta. Gotowe! Możesz teraz zawiesić telewizor i zorganizować seans filmowy ze znajomymi lub cieszyć się ulubionym serialem w gronie domowników. Mam nadzieję, że wszystko się udało. Jednocześnie zapraszam do odwiedzenia naszego sklepu online www.e-ceglanafantazja.pl. Znajdziesz tam mnóstwo inspirujących pomysłów z wykorzystaniem cegły z rozbiórki, które całkowicie odmienią oblicze Twojego domu. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym materiale.